Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak instytucje samorządowe działające na terenie województwa Podlaskiego dbają o bezpieczeństwo naszych danych osobowych, również tych wrażliwych. Zauważyć należy, że na tle skontrolowanych podlaskich jednostek zarówno Suwalski Ratusz, jak i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach wypadły dobrze. Uzyskały ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych drobnych nieprawidłowości. Wyniki kontroli nikt w innych jednostkach samorządowych nie napawają. Nikt alarmuje, ponieważ wśród niezabezpieczonych odpowiednio zasobów były m.in. dane ewidencyjne, geodezyjne czy podatkowe, w tym także dane wrażliwe. Tymczasem informacje te mogły w każdej chwili zostać przejrzane, przejęte. Lub zniszczone. W prawie wszystkich skontrolowanych instytucjach poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych i usług sieciowych był na niezadowalającym poziomie lub na bardzo niskim. Jedynie w Urzędzie Miejskim w Suwałkach poziom zabezpieczeń odpowiedzialnych za autoryzację dostępu do sieci wykonano profesjonalnie. Zasoby informatyczne były właściwie chronione przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą lub utratą, a praca sieci. Znajdowała się pod pełną kontrolą jej administratora. Napisali w raporcie kontrolerzy z Najwyższej Izby Kontroli. W wielu innych jednostkach poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych był w zasadzie żaden. Dokumentacja i procedury dotyczące ochrony danych o obywatelach w większości skontrolowanych samorządów były niekompletne lub nieaktualne. Niektóre procedury pochodziły nawet sprzed 10 lat. Co gorsza, większość jednostek i tak nie przestrzegała tych przepisów i procedur. Dane przechowywane były w miejscach ogólnodostępnych bez możliwości zamknięcia. Urzędnicy nie sporządzali kopii bezpieczeństwa baz danych lub tworzyli je w niewłaściwy sposób, np. nie kopiując wszystkich danych. Zdarzało się, że nośniki, na których zapisywano kopie, przechowywano w tym samym pomieszczeniu co oryginały, co w żaden sposób nie gwarantuje bezpieczeństwa. Niemal wszystkie skontrolowane jednostki nie monitorowały dostępu do posiadanych informacji. Niezwykle ważny elektroniczny rejestr dostępu, który który pozwala na ustalenie np. źródła przecieku, prowadzono tylko w jednej z 31 skontrolowanych jednostek. Za to uprawnienia administratora systemów operacyjnych dla pracowników, którzy ani nie posiadali odpowiednich kwalifikacji, ani takich uprawnień nie potrzebowali, bo nie wykonywali żadnych tego typu zadań, nadano w ponad Połowie urzędów. Prawdziwą plagą był również nieautoryzowany dostęp do danych. Nieautoryzowany dostęp do danych elektronicznych urzędów, w tym danych wrażliwych obywateli, był możliwy w 12 skontrolowanych samorządach. Aby go uzyskać, w części urzędów w ogóle nie trzeba było wpisywać kodów uwierzytelniających, w innych miejscach kody były konieczne, ale albo były one zbyt proste, żeby można było mówić o jakimkolwiek zabezpieczeniu. Albo były wręcz ogólnodostępne. W suwalskich instytucjach stwierdzono wprawdzie drobne uchybienia, ale jak podkreśla NIK, zostały one już usunięte.